Gladiatorzy II wojny światowej. Elitarne formacje. Waffen-SS. They were Hitler's elite. Gwardia przyboczna Hitlera. The ruthless protectors of Pretorianie III Rzeszy. But the Nazi regime's most lojalni żołnierze nazizmu zaliczają się do najlepszych gladiatorów II wojny światowej. Waffen-SS, czyli zbrojne ramię organizacji Himmlera, sławiło się na polu boju. Zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim, formacja ta stanowiła rdzeń niemieckiej obrony. Nawet w beznadziejnej sytuacji SS-mani walczyli do ostatniej kropli krwi. Przeciwnik szanował ich za męstwo, choć lękał się ich okrucieństwa. Weterani Waffen-SS upierają się, że byli tylko żołnierzami. Słyszeliśmy pogłoski o tym, co się wyprawia w obozach koncentracyjnych pod szyldem SS. Ale ci oprawcy nie mieli nic wspólnego z formacją wojskową Waffen-SS. Byliśmy żołnierzami, zwykłymi żołnierzami. Wiele zbrodni przypisywanych SS-manom należy w istocie położyć na karb Gestapo, strażników obozowych i specjalnych grup likwidacyjnych. Nie da się jednak zaprzeczyć, że część z nich obciąża sumienie Waffen-SS. Najsłynniejszym chyba przykładem pozostaje rzeź 648 mieszkańców francuskiej miejscowości Oradour w czerwcu 1944 roku. A jednak nawet dzisiaj weterani zaprzeczają tym zarzutom. Służyłem w Waffen-SS przez całą wojnę i nie widziałem żadnych zbrodni. Kim byli ludzie zdolni zarówno do aktów heroizmu, jak i do barbarzyństwa? Początki szturmowej formacji nazistów sięgają lat 20. Niemcy zapłaciły gorzką cenę za klęskę w I wojnie światowej. Surowe warunki pokoju narzucone przez Antantę krępowały rozwój Republiki Weimarskiej. Gospodarce ciążyło brzemię reparacji wojennych. Szalała inflacja, rosło bezrobocie. Ratunku szukano u radykałów, z jednej strony u komunistów, z drugiej zaś u nazistów pod wodzą Hitlera. Dochodziło do starć pomiędzy bojówkami ekstremistycznych partii. W roku 22 naziści sformowali tak zwane Sturmabteilungen, w skrócie SA, czyli oddziały szturmowe do ochrony wieców. Bojowców nazywano brunatnymi koszulami ze względu na uniformy. Rok później Ernst Röhm, dowódca SA, powołał jednostkę ochrony osobistej Hitlera. Straż przyboczna wodza nosiła czarne czapki, a później otrzymała czarne mundury. Jednostka zwana Schutzstaffel, czyli sztafeta ochronna, uniezależniała się stopniowo od brunatnych koszul. W roku 29 na czele SS stanął Heinrich Himmler. Gwardia była stosunkowo nieliczna w porównaniu z oddziałami SA liczącymi wtedy 60 tysięcy bojowców. Himmler eksponował różnice pomiędzy formacjami.
SA postrzegał jako masową organizację paramilitarną. SS była zaś grupą elitarną, najściślej związaną z partią nazistowską. Pod wodzą Himmlera SS przejęło partyjne komórki wywiadu i spraw rasowych. W 1933 roku, kiedy Hitler objął urząd kanclerski, przed SS postawiono nowe zadania. SS-mani stanowili załogę pierwszego obozu koncentracyjnego w Dachau na przedmieściach Monachium. W przyszłości mieli odegrać główną rolę w eksterminacji Żydów. W roku 1936 SS wzięło pod swoje skrzydła tajną policję Gestapo. Himmler skupił w swym ręku wszystkie narzędzia policyjnego terroru. Utworzono także specjalną gwardię przyboczną Führera, Leibstandarte SS Adolf Hitler. Formacja ta była zalążkiem Waffen-SS, czyli wojskowego ramienia organizacji. Leibstandarte chroniła osobę Hitlera oraz wystawiała warty w kancelarii Rzeszy i w alpejskiej rezydencji w Berchtesgaden. Sepp Dietrich, rubaszny sierżant z okresu I wojny światowej i bliski współpracownik Hitlera, został dowódcą Leibstandarte. Do formacji przyjmowano ochotników w wieku od 23 do 35 lat, sprawnych fizycznie, mierzących co najmniej 1,80 m. Kandydaci musieli też udowodnić aryjskie pochodzenie, bez domieszki krwi żydowskiej. Według Himmlera SS-mani mieli być elitą partii, dlatego rekrutów poddawano indoktrynacji. Wpajano im wiarę w to, że należą do rasy panów. Ideologia była źródłem bezwzględnej postawy okazywanej na polu walki. Leibstandarte zakwaterowano w berlińskich koszarach Lichterfelde, w których za czasów cesarstwa mieściła się szkoła kadetów. Szkolenie wojskowe odbywało się pod nadzorem armii. Wkładziono nacisk na trening fizyczny i na ćwiczenia polowe. Leibstandarte szczyciła się również prezencją i mistrzostwem w musztrze paradnej. SS-mani obstawiali trasy przejazdu, co zjednało im ironiczne przezwisko asfaltowych żołnierzy. Mimo wzrostu SS nie uszczuplono na razie wpływów SA. Ernst Röhm domagał się nawet, aby całe siły zbrojne podporządkowano brunatnym koszulom. Hitler uznał, że Röhm stanowi zagrożenie. Czerwca 1934 roku Führer poleciał do Monachium. Towarzyszył mu Sepp Dietrich z grupą członków Leibstandarte. Hitler zamierzał aresztować Roma i jego zwolenników w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem. Dietrich przeprowadził aresztowania w Monachium. Członków SA zatrzymywano też w Berlinie. Gwardziści z Leibstandarte wykonali na nich egzekucję. Generał Karl Wolf, adiutant Himmlera, przyznaje, że SS-mani nie przejmowali się więzami przyjaźni i lojalności. To byli nasi przyjaciele, na przykład hrabia von Spretich, adiutant Roma. Pełnił taką funkcję u Roma, jak i ja u Himmlera. Umierał z okrzykiem Heil Hitler na ustach. Często chodziłem z nim na obiady. Wzniósł rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia i zawołał: Heil Hitler, kocham Niemcy.
Leibstandarte dowiodła lojalności i bezwzględności. Rychło doczekała się nagrody. Po rozprawie z kierownictwem SA Hitler postanowił wzmocnić formację SS. Dowodzoną przez Seppa Dietricha Leibstandarte powiększono do rozmiarów pułku. Utworzono też dwa nowe pułki oddziałów dyspozycyjnych. SS Verfügungstruppe, w skrócie SSVT. Zwiększenie liczebności nie pociągało za sobą obniżenia wymagań fizycznych. Jednostki SSVT stały się politycznym wojskiem Hitlera przekonanym o swojej wyższości. Rozbudowa SS spotkała się rzecz jasna ze sprzeciwem armii, która obawiała się konkurencji. Na czas wojny Hitler zamierzał podporządkować wojskom lądowym dywizję SSVT jako samodzielny związek taktyczny. Armia sabotowała ten plan. Opóźniano dostawy sprzętu artyleryjskiego i broni ciężkiej. Generałowie tłumaczyli się, że szybka rozbudowa Wehrmachtu pochłania wszystkie rezerwy. Mimo wszystko armia pomagała szkolić SSVT. Przeniesiono do tej formacji kilku doświadczonych oficerów. Paul Hauser został szefem inspektoratu Waffen-SS. Felix Steiner objął wydział szkolenia. W czasie I wojny światowej służył w oddziałach szturmowych. Formacjom SS wyznaczył podobną rolę. Miały przełamywać obronę, torując drogę siłom drugiego rzutu. Do takich zadań potrzeba było twardych żołnierzy. Hauserowi i Steinerowi udało się wykształcić odpowiednie kadry. Ciemną stroną tego procesu było wpajanie SS-manom pogardy dla życia, własnego i przeciwnika. Już wtedy zasiano ziarno okrucieństw, które splamią proporcje Waffen-SS. Mimo niechęci Wehrmachtu, zgrupowanie SSVT wraz z podporządkowaną mu Leibstandarte uczestniczyło w aneksji Austrii w marcu 1938 roku. Jesienią tego roku oddziały te zajmowały Sudety. Wielka Brytania i Francja nie pospieszyły na odsiecz Czechosłowacji. Hitler uznał więc, że może bezkarnie zaatakować Polskę. Jednostki SSVT miały przejść swój chrzest bojowy. W kampanii wrześniowej wzięły udział samodzielne pułki zmotoryzowane ze składu SSVT. Hitler śledził zwłaszcza postępy Leibstandarte. Osobiście nanosił na mapę sztabową położenie jednostek SEPA. Niemcy odnieśli błyskawiczne zwycięstwo, ale Wehrmacht był rozczarowany postawą SSVT. SS-mani nie zachowywali dyscypliny ogniowej i ponosili za duże straty. Mieli też zwyczaj palić wsie i zabijać cywilów. Himmler wystąpił w obronie swoich podwładnych. Upierał się, że lepiej by walczyli w składzie samodzielnego związku taktycznego niż w oddziałach podporządkowanych obcym dowódcom. Hitler przystał na dalszą rozbudowę SS, ale utrzymał podległość operacyjną w stosunku do armii. Leibstandarte miała dalej walczyć jako samodzielny pułk. Pozostałe jednostki połączono w dywizję. Drugą dywizję utworzyli ochotnicy z szeregów policji. Kadry trzeciej dywizji wywodziły się ze straży obozów koncentracyjnych. Na czele SS Totenkopf, czyli dywizji trupiej czaszki, stanął Theodor Eicke, pierwszy komendant obozów Dachau.
and was notorious for his brutality. Powiększoną formację SSVT przemianowano w marcu 1940 roku na Waffen-SS. Był to nowy, samodzielny komponent niemieckich sił zbrojnych. On 10 maja 1940 roku Niemcy rozpoczęli ofensywę na zachodzie. Pułki Leibstandarte i Der Führer posuwały się w awangardzie wojsk atakujących Holandię. Oddziały spadochronowe lądujące na tyłach miały opanować holenderskie lotniska. Podczas pięciodniowej kampanii Leibstandarte przełamała obronę i nawiązała kontakt z jednostkami powietrzno-desantowymi. W Rotterdamie doszło do niefortunnego incydentu. Postrzelono dowódcę spadochroniarzy, generała Kurta Studenta. Podejrzenie padło na skorych do strzelania SS-manów, choć dowództwo Leibstandarte gorąco zaprzeczało. Natarcie wojsk pancernych przez Ardeny i forsowanie Mozy obeszło się bez udziału SS. W następnej fazie ofensywy dywizja SS Totenkopf z odwodu grupy Armii A została rzucona na pomoc 7. Dywizji Pancernej generała Rommla. 21 maja brytyjskie jednostki pancerne wyprowadziły kontratak na skrzydło 7. Pancernej i SS Totenkopf. Zamieszanie w szeregach SS-manów nie trwało długo. Niemcy wznowili natarcie na zachód. Przyparli Brytyjczyków i Francuzów do morza w rejonie Dunkierki. Do walk na przedpolach tego portu włączyła się Leibstandarte. Brytyjczycy stawiali zaciekły opór, zwłaszcza w miejscowości Wormhut. Samochód Dietricha został ostrzelany. Dowódca musiał ukrywać się w rowie. Miejscowość opanowano dopiero o zmierzchu. Leibstandarte wzięła pewną liczbę jeńców. 90 Brytyjczyków uwięziono w stodole. Jeden z nielicznych ocalonych relacjonuje, co zdarzyło się później. Wyprowadzali nas po pięciu. Byłem w drugiej piątce. Strzelali nam w plecy. Wymknąłem się im i przeczołgałem do stodoły. Szwaby wróciły i wszystko zaczęło się od początku. Zabici koledzy padali na mnie. Miałem niesamowite szczęście. Zostałem tylko raniony w kolano. To jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków zbrodni popełnionych przez Waffen-SS. Dywizja Totenkopf Theodora Eichego dopuściła się morderstw na jeńcach w miejscowości Le Paradis. Zgładzono tam blisko 100 Brytyjczyków. Dziewiętnastego lipca Hitler wygłosił przemówienie w Operze Berlińskiej, aby uczcić zwycięstwo na Zachodzie. Nie szczędził pochwał oddziałom Waffen-SS. Taktyka formacji poprawiła się, ale przepojeni nazistowską ideologią SS-mani po dawnemu nie oszczędzali życia własnego i swoich jeńców. Hitler planował dalszą rozbudowę Waffen-SS, ale armia sprzeciwiła się podkradaniu rekruta. Wobec tego ogłoszono zaciąg ochotników z krajów okupowanych do nowej dywizji SS Viking. Oczywiście tylko pokrewnych rasowo, według wyrażenia Himmlera. Służbę w SS Viking podjęło wielu Duńczyków, Holendrów i Norwegów.
Duński weteran Waffen-SS przedstawia pobudki, jakimi się kierował. Walczyłem jako ochotnik Waffen-SS na froncie wschodnim. Przyświecała nam idea zjednoczonej Europy. Tylko pod dowództwem Niemców mogliśmy walczyć przeciwko komunistom. Tylko Niemcy dali nam taką możliwość. Dywizje Das Reich i Leibstandarte wzięły udział w inwazji na Jugosławię i Grecję w kwietniu 1941 roku. Obie jednostki wyróżniły się w walce. Zwłaszcza jeden epizod obrazuje ducha bojowego SS, jak i dążenie do współzawodnictwa z Wehrmachtem. Kompania motocyklowa Das Reich pod dowództwem kapitana Waltera Klingenberga ścigała się na drodze do Belgradu z jednostkami elitarnego pułku Grossdeutschland. Rozmiękłe po wiosennych deszczach drogi spowalniały marsz. W końcu dotarli jednak nad Dunaj. Zastali wysadzone mosty, więc nie mogli forsować rzeki z marszu. Klingenberg, znalazłszy wiosłową łódź, przeprawił się z dziesiątką ochotników. Udali się do niemieckiej ambasady obleganej przez rozwścieczony tłum. Stamtąd Klingenberg zadzwonił do burmistrza Belgradu. Zagroził, że jeśli miasto się nie podda, wezwie wsparcie lotnicze. W istocie Niemcy nie mieli nawet radia, ale burmistrz dał się nabrać na blef i Klingenberg dostał za swój wyczyn krzyż rycerski. Później walczył w szeregach Waffen-SS do kwietnia 1945 roku. Zginął tuż przed kapitulacją. W Atenach Sepp Dietrich przyjmował kapitulację greckiej armii. Gwardia Führera nie zawiodła. Jednostki Waffen-SS wyróżniły się dynamiką działań i zaczepnym duchem. Kampania na Bałkanach była tylko preludium wielkiej burzy, która zbierała się na wschodzie. Dwudziestego drugiego czerwca 1941 roku rozpoczęła się operacja Barbarossa, inwazja na Związek Radziecki. Leibstandarte była już pełnokrwistym związkiem taktycznym połączonych broni. W pierwszej fazie ataku uczestniczyło 6 dywizji SS. Na pierwszy plan wysunął się ideologiczny charakter wojny. SS-manom wmawiano, że Rosjanie są podludźmi, że krucjata przeciw Rosji ma ocalić zachodnią cywilizację. Należało za wszelką cenę zwyciężyć. Generalicja Wehrmachtu doceniła zalety SS w tej wyjątkowo okrutnej wojnie. Na wschodzie działały nie tylko jednostki Waffen-SS, ale także Einsatzgruppen, czyli oddziały likwidacyjne dokonujące masakr na Żydach. Ochotnicy z wielu krajów dołączali do krucjaty przeciwko komunizmowi w szeregach Waffen-SS. Nazywano ich Legią Cudzoziemską SS. Wielu z nich wyróżniło się bezwzględnością. Dobrym przykładem jest belgijski ochotnik Leon de Grel, przed wojną lider prawicowej partii reksistów. Sformował on Legion Walloński w składzie Waffen-SS. Walonowie de Grela bili się na froncie wschodnim. Hitler osobiście odznaczył dowódcę krzyżem rycerskim i pochwalił go. Gdybym miał syna, chciałbym, żeby był podobny do ciebie. W ciężkich bitwach zimowych z 1941 na 1942 rok jednostki Waffen-SS z oddaniem utrzymywały swoje pozycje.
Wiosną trzy dywizje, Leibstandarte, Totenkopf i Das Reich, wycofano z frontu w celu przeformowania na dywizję grenadierów pancernych. Dodano im pułki czołgów i włączono w skład korpusu pancernego SS. Hitler zatroszczył się o najlepszy sprzęt. Stany etatowe były wyższe niż w dywizjach Wehrmachtu. Korpus pancerny SS pod dowództwem Paula Hausera wrócił na front rosyjski. W lutym i marcu 1943 roku triumfował w bitwie o Charków. Sepp Dietrich wyróżnił się osobistym męstwem. Hitler dodał miecze do jego krzyża rycerskiego i przyznał premię w wysokości 1 000 000 marek. W tym okresie formacje Waffen-SS cieszyły się już sławą najbitniejszych w dywizji. Dowódcy wojsk lądowych używali ich w charakterze straży pożarnej rzucanej na zagrożone odcinki. Akcja SS-manów niejednokrotnie przeważyła szale zwycięstwa. Żelazną zasadą Waffen-SS było posłuszeństwo, ale stosunki pomiędzy żołnierzami a kadrą oficerską były o wiele serdeczniejsze i mniej sformalizowane niż w Wehrmachcie. Nie zmienia to faktu, że dla przeciwnika SS-mani byli wyjątkowo bezwzględni. Zwłaszcza na froncie wschodnim walczyli zwykle bezpardonowo. Ze swej strony nie liczyli na litość Armii Czerwonej. W głowie im nie postało, żeby się poddać. Żadna dywizja Waffen-SS nie uczestniczyła w katastrofie pod Stalingradem. Niemiecka armia otoczona w stalingradzkim kotle musiała skapitulować. Dywizje SS odznaczyły się natomiast w największej bitwie pancernej, która zadecydowała o losach kampanii na wschodzie. W lipcu 1943 roku Niemcy rozpoczęli ofensywę w celu zniszczenia wojsk radzieckich na Łuku Kurskim. W tym okresie siły Waffen-SS liczyły już 12 dywizji w 4 korpusach. Większość z nich wzięła udział w największym starciu broni pancernej pod Kurskiem. Po 12 dniach walk Hitler odwołał natarcie. Nie udało się przełamać głęboko urzutowanej obrony. Od tego czasu Niemcy już tylko cofali się przed rosyjskim walcem parowym. Dywizje Waffen-SS stały się z kolei zwornikami linii obronnych. Podejmowały kontrataki i walczyły o przebicie się z rosyjskich kotłów. Tymczasem alianci coraz wyraźniej zagrażali zachodnim rubieżom Rzeszy. Wylądowali we Włoszech i skoncentrowali potężne siły na Wyspach Brytyjskich. Zbliżała się nieuchronna inwazja na Francję. Jednostki Waffen-SS miały przed sobą kolejną bitwę. Wiosną 1944 roku wojska niemieckie we Francji i w krajach Beneluxu oczekiwały na desant mocarstw anglosaskich. Wybrzeża broniła artyleria i umocnienia wału atlantyckiego obsadzone dywizjami piechoty. Odwód stanowiło 11 dywizji pancernych i grenadierów pancernych. Były wśród nich 4 dywizje Waffen-SS. W południowej Francji stacjonowała Das Reich. W dolinie Loary 17. dywizja grenadierów pancernych. Leibstandarte była w Belgii, wcielała tam uzupełnienia. Na zachód od Paryża rozwinęła się nowo utworzona 12. dywizja pancerna SS Hitlerjugend. Ta młodzieżowa dywizja składała się z 17 i 18-letnich członków Hitlerjugend. Jej kręgosłup stanowiła doświadczona kadra podoficerska i oficerska.
Chłopcy z 12. dywizji należeli do pokolenia wychowanego pod rządami nazistów. Od najmłodszych lat chłonęli ideologię walki o byt. Uczyli się, że wojna jest najszlachetniejszą dziedziną ludzkiej działalności. Nic dziwnego, że wyróżniali się fanatyzmem. Sepp Dietrich dowodził teraz pierwszym korpusem pancernym SS obejmującym Leibstandarte i Hitlerjugend. Alianci lądowali w dniu D 6 czerwca. W pobliżu plaż inwazyjnych stała tylko jedna dywizja pancerna. Jej oddziały były za bardzo rozproszone, aby przeprowadzić skuteczny kontratak. Hitler zastrzegł dla siebie decyzję o użyciu odwodów pancernych. Nikt nie odważył się działać bez jego pozwolenia. Dlatego dywizja Hitlerjugend dopiero po południu rozpoczęła marsz ku wybrzeżu. Jej oddziały weszły do akcji w dniu D plus 1. Nie udało się przeprowadzić kontrataku i zepchnąć aliantów do morza. Zamiast tego dywizja uwikłała się w przewlekłe walki obronne. Trzynastego czerwca Brytyjczycy obeszli niemiecką linię obrony i rozwinęli natarcie na miejscowość Wierbocage. Właśnie tam porucznik Michael Wittmann, weteran z Rosji i kawaler Krzyża Rycerskiego, dokonał czynu, który przejdzie do legendy Waffen-SS. Wittmann nadzorował naprawę 5 czołgów swojego plutonu pod osłoną zagajnika. Nagle spostrzegł na drodze brytyjską kolumnę. Nieprzyjaciel podążał w stronę wzgórza za Wierbocage. Wittmann wskoczył do czołgu i ruszył wzdłuż kolumny, ostrzeliwując wozy przeciwnika. W ciągu kilku minut zniszczył 25 brytyjskich pojazdów. Wittmann wdarł się pomiędzy budynki, gdzie w końcu jego Tiger został unieruchomiony pociskiem przeciwpancernym, wystrzelonym z minimalnej odległości. Załoga ewakuowała się. Śmiała akcja jednego Tygrysa zatrzymała natarcie dywizji. Tymczasem dywizja Hitlerjugend toczyła ciężkie walki na przedpolach Caen. SS-mani odpierali kolejne natarcia Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Fritz Witt, dowódca dywizji, poległ na polu boju. Zastąpił go Kurt Panzermeier, weteran dywizji Leibstandarte, uczestnik walk w Grecji i Rosji. Topniejące siły Meiera stawiały twardy opór, czym zaskarbiły sobie uznanie po obu stronach frontu. Żołnierze Waffen-SS walczyli dzielnie, ale nie znali litości. Odnotowano co najmniej 2 przypadki rozstrzeliwania kanadyjskich jeńców. Dywizja Das Reich dopuściła się jeszcze gorszej zbrodni w czasie marszu przez Francję ku plażom Normandii. Kolumny jednostki poruszały się po drogach, bo alianckie lotnictwo sparaliżowało sieć kolejową. Bojownicy ruchu oporu wytrwale nękali Niemców, wysadzali mosty, urządzali zasadzki. SS-mani z Das Reich zemścili się za to na mieszkańcach Oradour-sur-Glane. Podpalono domy. Mieszkańców zapędzono do kościoła, a następnie podłożono ogień. Zginęło 648 francuskich cywilów.
Masakra w Oradour bywa przytaczana jako dowód na to, że członkowie Waffen-SS nie byli zwykłymi żołnierzami. Ruiny francuskiego miasteczka są niemym oskarżeniem dla sprawców tej zbrodni. Przybycie drugiego korpusu pancernego SS nie powstrzymało alianckiej ofensywy. Pobite niemieckie oddziały rozpoczęły odwrót przez Francję. Wyeliminowano wtedy kilku wybitnych dowódców Waffen-SS. Panzermeier dostał się do niewoli. Zginął Michael Wittmann, pogromca Cromwelli spod Villers-Bocage. Nadmiernie rozciągnięte linie zaopatrzenia spowolniły aliancki pościg, co uratowało armię niemiecką od kompletnej zagłady. W pierwszym tygodniu września ofensywa wytraciła impet. Dywizję SS wycofano z frontu w celu wcielenia uzupełnień. 9. i 10. Dywizja Pancerna odzyskiwały siły pod Arnhem w Holandii. Przypadkiem miały pokrzyżować śmiały plan sprzymierzonych. 17 września 1944 roku alianci rozpoczęli wielką operację powietrzno-desantową, której celem było obejście niemieckich linii obrony. Spadochroniarze mieli uchwycić mosty na terenie Holandii, w tym most na Dolnym Renie. Pod Arnhem desantowali Brytyjczycy i Polacy. Reakcja jednostek Waffen-SS była błyskawiczna. Po tygodniu ciężkich walk Niemcy zacisnęli pierścień wokół 1. Dywizji Spadochronowej i zmusili ją do kapitulacji. Tymczasem Hitler obmyślał już własną śmiałą zagrywkę na zachodzie. Ofensywa miała rozpocząć się na terenie Ardenów w Belgii. Niemcy zamierzali wbić klin pomiędzy Brytyjczyków i Amerykanów. Główną siłą uderzeniową były dwie armie pancerne. 6. Armia, dowodzona przez Seppa Dietricha, składała się głównie z jednostek Waffen-SS. Natarcie ruszyło 16 grudnia 1944 roku. Grupy bojowe armii Dietricha przebiły się głęboko, siejąc zamieszanie i panikę na tyłach wroga. Jednak w grudniu 1944 roku gęsto zalesiony teren Ardenów okazał się poważniejszą przeszkodą niż w maju 1940 roku. Na domiar złego po kilku dniach przejaśniło się, więc alianci rzucili na szale swoją potęgę lotniczą. Natarcie zamierało. Kolejne grupy bojowe grzęzły z dala od wyznaczonych celów. SS-mani po raz kolejny pokazali swoje bezwzględne oblicze. Grupa bojowa Joachima Pipera, młodego i agresywnego pułkownika SS, przedarła się najdalej na zachód. Niestety znaczyła przy tym swój szlak licznymi okrucieństwami. Ludzie Pipera zabijali belgijskich cywilów. Pod miejscowością Malmedy zaskoczyli kolumnę amerykańskiego batalionu obserwacyjnego artylerii polowej. SS-mani ostrzelali wozy z początku i z końca kolumny, aby uniemożliwić pozostałym ucieczkę. Rozpoczęła się masakra. Wielu Amerykanów zastrzelono na polu, kiedy byli już jeńcami.
Oskarżenie o tę zbrodnię położyło się cieniem na Waffen-SS. Ofensywa w Ardenach zakończyła się porażką hitlerowskich armii. Zawiodła próba odwrócenia losów wojny na zachodzie. Tymczasem Armia Czerwona zbliżała się już do granic Niemiec. Rozpoczynał się ostatni akt dramatu Waffen-SS i nazistowskiego reżimu, któremu ta formacja służyła. Na początku 1945 roku Armia Czerwona szykowała się do szturmu na Rzeszę. Wojska Sepa Dietricha zostały przerzucone na Węgry. Miały wziąć udział w ofensywie nad Balatonem, której celem było odzyskanie węgierskich pól naftowych. Dietrich dowodził teraz 6. Armią Pancerną SS. Spełniło się marzenie Himmlera o związkach SS szczebla operacyjnego. W marcu 1945 roku rozpoczęła się ostatnia niemiecka ofensywa na froncie wschodnim. Armia Dietricha i 6. Armia Wehrmachtu przedzierały się przez śnieg i błoto, napotykając tężejący opór przeciwnika. Natarcie ugrzęzło po tygodniu. Rozwścieczony porażką Hitler pozbawił SS-manów prawa do noszenia prestiżowych opasek dywizyjnych. Żołnierze Waffen-SS, wierni swojej dewizie "Moim honorem jest lojalność", kontynuowali walkę przeciwko Rosjanom i aliantom zachodnim na kurczącym się terytorium Rzeszy. Tymczasem sprzymierzeni odkrywali przerażające dowody zbrodni popełnionych przez inne agendy SS. W oczach alianckich żołnierzy każdy, kto nosił runy SS, był winny. Na froncie zachodnim likwidowano ostatnie ogniska fanatycznego oporu. Na wschodzie 6. Armia Pancerna SS nie zdołała obronić przed Rosjanami Wiednia. Polem ostatniej bitwy stanie się Berlin. Radziecka ofensywa na stolicę Rzeszy rozpoczęła się 16 kwietnia. Po tygodniu walki przeniosły się już na teren miasta. Berlina broniły m.in. francuskie i łotewskie jednostki Waffen-SS. Hitler liczył na to, że SS dokona cudu, ale były to już tylko czcze fantazje. Garnizon Berlina kapitulował 2 maja, 2 dni po samobójstwie Führera. Po Rosjanach spodziewano się najgorszego, dlatego jednostki SS i Wehrmachtu starały się poddawać aliantom zachodnim. Niektóre dywizje SS pojechały do niewoli w paradnym szyku, demonstrując żołnierską butę. Na całej organizacji ciążyły niesłychanie poważne zarzuty. Dlatego członkowie Waffen-SS zostali oddzieleni od pozostałych jeńców. Kierowano ich do specjalnych ośrodków przesłuchań. Wielu próbowało wtopić się w tłum, ale zdradzały ich tatuaże SS. Niektórzy żołnierze Waffen-SS zostali osądzeni i straceni. Z tych, którzy wpadli w ręce Rosjan, prawie nikt nie powrócił do Niemiec. Proces SS-manów odpowiedzialnych za masakrę w Malmedii odbił się głośnym echem. Przed sądem stanęli oficerowie i żołnierze. Większość została skazana. Wyrok skazujący otrzymał Sepp Dietrich, przełożony Peipera. Sąd skazuje was na dożywotnie więzienie. Miejsce i sposób wykonania kary pozostawia w gestii władz wojskowych.
Na śmierć skazano 6 osób, w tym dowódcę grupy bojowej Joachima Pipera. Wyroki zamieniono później na karę więzienia. Dietrich wyszedł na wolność w 1955 roku, ale to nie był jeszcze koniec jego perypetii z prawem. 2 lata później niemiecki wymiar sprawiedliwości postawił mu oskarżenia związane z udziałem w Nocy Długich Noży, czyli w rozprawie z kierownictwem SA. Dietrich odsiedział jeszcze 15 miesięcy. Zwolniono go ze względu na stan zdrowia. Podobnie jak wielu jego podwładnych, wypierał się odpowiedzialności za zbrodnie. Przez cały czas służyliśmy na froncie, walczyliśmy. Nie mieliśmy pojęcia o tym, co się działo na tyłach. Byliśmy po prostu żołnierzami. Wydaje się, że nawet rząd RFN przychylił się do tej opinii. W latach 50. przyznano byłym członkom Waffen-SS świadczenia kombatanckie. Uznano bowiem, że walczyli za swój kraj. Pozwolono im również założyć Stowarzyszenie Samopomocowe HIAK. Zupełnie inaczej potoczyły się losy zagranicznych ochotników Waffen-SS. Leon de Grel nigdy nie wrócił do Belgii, uznano go bowiem za zdrajcę. Zmarł na emigracji w Hiszpanii. Sepp Dietrich umarł we własnym łóżku w kwietniu 1966 roku. Towarzysze broni urządzili mu pogrzeb godny bohatera. Żołnierze Waffen-SS cieszyli się opinią pierwszorzędnych wojowników. Walczyli z poświęceniem nawet w beznadziejnej sytuacji, zjednując sobie respekt nieprzyjaciół i uwielbienie rodaków. Bezsprzecznie zasłużyli na miano gladiatorów XX wieku. Ich tragedią było to, że służyli zbrodniczej władzy. Pamięć o popełnionych okrucieństwach stanowi plamę na ich żołnierskim honorze. Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Czytał Andrzej Gajda.